apocalypse. Whoa, I'm waking. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Robin Skateboard, odzywajmy w Gothic 3. Witam was, cwajaki, kolejny piękny odcinek przed nami. A co dzisiaj będziemy robić? No jak to służby innego, obiecane ciężkie skrzynie, ponieważ, no tak jak przed chwilą powiedziałem, dosłownie 2 sekundy temu, obiecałem wam, że to najwyższa pora, aby otworzyć wszystkie ciężkie skrzynie, jakie są, które wspomogą nas oczywiście w walce na pustyni, ponieważ na pustyni jeszcze wiele nas czeka zagrożeń. I nasz, jak widzicie, bezimienny, no póki co jakoś sobie radził do tej pory, no ale mogą przyjść trudne czasy, także na pewno dobrze będzie otworzyć skrzyneczki. No i wydaje mi się, że przebiegnę się po wszystkich miejscach, pokażę wam wszystkie ciężkie skrzynie po kolei, jakie można zdobyć, a tak tutaj materiał wideo, więc może nawet jeśli ktoś nie ogląda mnie na co dzień, a trafił na ten odcinek, bo szuka lokalizacji jakiejś ciężkiej skrzyni, to postaram się oznaczyć każdą właśnie przelecieć wszystkie skrzynie ciężkie, żebyście wiedzieli, gdzie tego szukać, gdzie to pochowali. Zaczynamy od Ardei, jest to pierwsza miejscowość, którą odwiedzamy w gierce. No i ta skrzynia już została przez nas, z tego co kojarzę, obrabiona, ale znajduje się, jak tylko się teleportniecie, to ona jest tutaj nad Ardeą. O, jakiś dzik tu jeszcze się schował. Co ty, dziku, robisz? Tu jakieś jeszcze są te jagody. Kurde, dziku, jak to się stało, że to takie piękne goblinie jagody sobie rosną, a ja ich nie mam jeszcze u siebie w kieszeni? No way, gdzieś przegapiłem. Widzicie, to przy okazji goblinią jagodę możecie zgarnąć, a ta skrzynka była gdzieś... O, jakiś wilczarz jeszcze. Co ty tu, wilczku, robisz? O kurczę, ile tu... Co jest, czy ja mogę dziabnąć tego wilka? Czemu tu jest tyle jeszcze zwierząt? Przecież tu biegałem, już wyrzynałem wszystko, co się rusza. No way. I ta skrzynka była gdzieś tutaj chyba... Gdzieś tutaj chyba przy tym domku, albo gdzieś w okolicy tego domku. O kurczę, jeszcze kufr nieotwarty. Co ty gadasz? O, ja cię sunę. No i tutaj, ciężka skrzynia numer 1 przy tym domku. Jak widzicie, tutaj się kręci troszkę wilków. Tutaj chyba, z tego co pamiętam, siedzą jacyś bandyci, więc też trzeba dziabnąć ich, zanim się zbierze te skrzynie. Ja tutaj, jak widzicie, no dziwne byłem, a nie wszystko zebrałem. Także to jest pierwsza skrzynia. Kolejna z tego, co tutaj mi giereczka podpowiada, to przy Redog. No po prostu może róbmy tak, że będę przy tych skrzynkach się będziemy za każdym razem widzieć i będę wam tłumaczył, w którym miejscu ona jest, żebyście łatwo do niej dotarli. A to przy Redog powinna być już tutaj gdzieś za chwilę blisko. Ja mam na drugim monitorze otwartą też mapę. Jeśli chcecie bardzo dokładną mapę, jeśli materiał wideo wam nie pomógł, czy po prostu jest wam łatwiej skorzystać właśnie z takiej mapy, to oczywiście zostawię wam w linku w opisie tego filmu taką super mapę, która bardzo dokładnie pokazuje lokalizację każdej skrzynki, tłumaczy gdzie, w którym miejscu jest ta skrzynia. Zobaczcie, ile się tu namnożyło jakiś kurde pty jest. Co, skąd te stwory się tu wzięły? Przecież ja już wtedy biegałem na pewno z 1000 razy i te ścierwojady zabijałem. Dziwna sprawa. Haha, to przy okazji sobie jeszcze zaekspimy i trochę towaru zbierzemy, to mi się podoba. Także przy okazji będzie takie trochę ekspionko, zbieranko, wszystko co cwajanki lubią najbardziej. O, piękny exp. No, także kolejną skrzynię za chwilę wam pokażę, w którym jest miejscu. Zaraz zobaczycie. No i tak, i widzimy się za chwilkę. Okej, moi drodzy, jesteśmy w tunelu pod Redog i tutaj była skrzynka numer 2. I jak widzicie, no to jest tutaj zaraz przy tym wejściu od drugiej strony właśnie, gdzie no, ten tunel to zwiedzamy na początku gry. I przechodzimy i w tamtą stronę biegniemy do Cape Dan. I tak naprawdę chyba teraz właśnie moje kroki skieruję do Cape Dan, bo tam na pewno jest jakaś skrzynia, której jeszcze nie otworzyłem. Także najszybciej chyba będzie po prostu korzystać z wszelakich magicznych tamburynek, bo no właśnie do Cape Dan to będzie takie, taka ikonka. I po prostu, no, dzięki temu, że mam tamburyna, to będzie o wiele łatwiej mi poszukać. Także no, tu widzicie niewolników z prawem, więc na pomarańczowo. Przepraszam, nie chciałem. No, także teraz tutaj skrzyneczki, tu są aż 3. Także trzeba wszystkie obskoczyć. Okej, moi drodzy, kolejna ciężka skrzynia znajduje się właśnie tutaj, gdzie jest ten paladyn, cwaniaczek, węzel. Oczywiście teraz nie będziemy rozpoczynać tutaj imprezy. Tu ciężka skrzynia w wieżyczce, oczywiście łatwa sprawa, każdy znajdzie. No a teraz pójdziemy po skrzynię, po którą jeszcze nie byłem i jestem ciekaw, czy dam radę tam sobie teraz. No ale trzeba próbować. Zejdziemy oczywiście tak jakby w podziemia Cape Dan, bo pod Cape Dan mieszkają naprawdę paskudne stwory, którymi trzeba się w końcu zająć. Jestem ciekaw, czy dam radę, no ale właśnie, za chwilę się dowiecie co to, zresztą pewnie doskonale wiecie co to, no ale musimy znaleźć jakąś w miarę bezpieczną drogę na dół, bo tam się schodzi właśnie ścieżynką. Okej, ten możemy, oczywiście korzystam z tego, że mam akrobatykę, więc też trochę mi jest łatwiej, no ale wiadomo, też tutaj po drodze, jeśli coś będzie do pokazania, to wam pokażę, na przykład widzicie, są tu różne jakieś pełzacze i nawredne stwory, zobaczymy.
czym się uda. Powinno się udać, tutaj nie jest aż tak źle. Oczywiście pełzacze to już żeśmy bili o wiele cięższe, także te takie zwykłe. O kurde, myślałem, że go zabiłem, no a tu jeszcze. A i tu mieszkają gobliny, no pewnie, to właśnie o te stwory największe zbrodniarze mi chodziło, o kurde, wredne goblińska tutaj też biegają. Nie, cóż, nie podczas walki, okej. Okay. Zastanawiam się, co mnie chce bić, bo jakoś nie widziałem, żeby coś tu miało podbiec. Spoko, otworzymy sobie kufer. Kusza, kurczę, w takim kufrze taka kusza, spoko, spoko. No, także tutaj podziemia mogę akurat wam pokazać, całkiem ciekawe. Co jest z pełzacza? Żuwaczki. Nie ma tu nic więcej. Dobrze. Tak, tutaj ważne jest, miejscuwa. Widzicie, są tu też różne metalowe kufry i inne. O, jaki goblin, w ogóle prawie mnie trafiłeś, skumańców. No może najpierw zajmijmy się goblinami, bo jest ich tutaj troszeczkę, nawet troszeczkę sporo mimo wszystko. Także szybka akcja, podziabiemy. Oczywiście, jak widzicie, te gobliny tutaj w ciężkim szoku, co się dzieje. Bezi przyszedł, puszczać, pierdolę, co się dziwicie, kurde. Szybko akcję zrobimy. Pełzacze oczywiście wszelakie też są. Tutaj jest skrzyneczka jedna z takich, no, ze skrzyneczek do zebrania. Oczywiście zbierzemy wszystkie skrzyneczki. No, ty goblinie wredny paskudny, zaraz ci tu dziabniemy. Nie ma takiego marudzenia, goblinie, musisz ginąć. Okej, okay. Najpięknie, tu będzie oczywiście ich więcej, więc też pewnie nie będę w stanie tak sobie po prostu zebrać wszystkich kuferków od i w ogóle. Metalowe kuferki, no właśnie, otwieramy oczywiście wszelakie, tam wcześniej też parę było. No zbierzemy sobie wszystko, bo później nie będziemy się chciało tutaj pewnie wracać, więc sobie pozbieramy. No i dzisiaj postaram się też, żeby ten odcinek nie trwał miliarda lat, także myślę, że też tutaj co nieco będę wycinał, żebyście mieli fajnie skondensowany taki odcinek z biegania, szukania skrzynek. Dobra, możemy otworzyć teraz ten metalowy kufer, który pominąłem wcześniej, bo mnie goblin zaatakował. Strzały, przywołanie błyskawicy, bardzo fajnie. I chyba jakieś bełty, które można zaostrzyć, także znowuż do kolekcji. Przydadzą się na pewno. Tutaj ogólnie to jest całkiem spore miejsce, także też tutaj będzie co zbierać. Zastanawiam się, czy szumi mi gra, bo tutaj coś jest nie tak z tą jaskinią, czy szumi, bo na przykład zaczęło padać jakby tam na górze w Cape Dan. Ach no, zobaczymy. Chyba bardziej, że tutaj po prostu ta jaskinia tak ma. Dobra, to co? Biegniemy dalej. Jak widzicie, są tu nawet ogry mieszkają, także jest tutaj naprawdę ogromny kompleks tych jaskiń. No i co? Może sobie oczyścimy. To co, ja może pozabijam wszystko, co się rusza i zobaczymy się za chwilkę, jak już mniej więcej będzie tutaj poczyszczone. Dobra, pójdę im, spuszczę w pierdy z łapy, chyba będzie szybciej. Także no, wezmę tu, poczyszczę i wam pokażę wszystko, co i jak. Okej, moi drodzy, jak widzicie, w obozowisku orków mamy co nieco złota, czyli już jakiś profit jest z tej całej wyprawy. Szkatułki, oczywiście możemy sprawdzić telekinezą też, czy wszystko żeśmy zebrali z tego miejsca. No i biegniemy sobie dalej. Tu łatwo było, jaszczurkę oczywiście zostawiłem. Nie, no takie wiecie, takie zwykłe stworki, potworki to zostawiam. No szkoda by było troszeczkę wszystko pozabijać. Jest tu dużo goblinów też. No będziemy kierować się cały czas w dół. Im niżej, tym lepiej. Tutaj akurat mi się wydaje, że żeśmy już ładnie wyczyścili. Kuferki zebrane. Przed chwilą kichnąłem, dlatego mam taki lekko katarkowaty głos. Nie no kurde, dzisiaj też kurczę, cały dzień poza domem i tak dalej się człowiek dotlenił, to na całego. Teraz tylko siedzę i kicham i smarkam, bo się kurczę zatoką przypomniało, że trzeba coś ze sobą zrobić. Oczywiście weszliśmy tędy i wydaje mi się, że możemy teraz sobie zejść piętarko już niżej. Wydaje mi się, że tutaj na tym piętrze już nic nie znajdziemy. Tu chyba nie ma takiego łatwego połączenia, żeby zejść na dół. Możemy skorzystać z tego, że tutaj troszeczkę jest taki fajniejszy spadek, możemy sobie po prostu tutaj zejść tędy i chyba normalnie sobie tutaj zeskoczymy. Oczywiście tu na dole siedzą już inne potworki, także trzeba się pilnować. Pełzacze przede wszystkim oczywiście w ilości sporej, no i gobliny, pełzacze to głównie tutaj siedzą, jest tego tutaj trochę. Oczywiście jesteśmy dobrze przygotowani, tak to bym tutaj nie przychodził, no ale właśnie ładnie sobie ogarniemy. No i co? Aha. Widzimy się za chwilkę, jak tutaj już będzie mniej więcej ogarnięte. O, zdążę złapać, zanim spadnie? Tak, udało się. Tak, żuwaczki zawsze coś, no nie? Do zebrania. Także ja tu wyczyszczę i pokażę wam, co tu można zebrać. O kurde, bezi, nie, jest jeszcze na dół, bezi. Cholera, nie, teraz łobatko bosko, co ty robisz, stary? O kurde, chłopie, ale żeś mnie teraz. O Jezus, prawie wpadliśmy w paszczę tego, co tam na dole na mnie czeko. Holy shit, bro. Bezi, nie możesz takich akcji robić. No, ale teraz też. O, bezi, co ty robisz, stary? Bo się pchasz w gips mocno. Dawaj szybko tutaj łyknij coś na pokrzepienie, bo spadniesz mi i będzie, kurde, rozruba. No. Także jak widzicie, Bezi dzisiaj wesoło, troluje mnie bardzo. Szybko to zrobimy. Dlaczego takie wolne ciosy mam? Też mnie to zastanawia. No, no to fajne gobliny. No, halo, giereczko, próbuję walnąć kogoś tutaj. Dobra, szybkie ciosy, kurde, najlepiej działają na te
wszystkie stworsy najgorsze. Dawaj tutaj, kurde, ogra wrednego bydlaka, prawie mnie zrzucił tam na dół. Nie no, grubo. Zrobimy tu. O, co to jest za jaskinia? Gdzie ja wbiłem? Tu jest jakaś jaskinia? Od kiedy? Co tu się dzieje? Dobra, odpalmy ósemeczkę. Gdzie jestem w tym momencie? Tu jest jakaś piękna, kurczę, skrzynia na mnie czeka. Chowaj broń, Bezi. Cóż to za skrzyneczka? Metalowy kufer. Okej, zobaczmy co w środku. Ale dropsy, ale chociaż się robi miksur, także też nic straconego. Bryła siary. O, siara to niezła. Ale tak, jaskinia zwiedzona. Także to, zbieramy oczywiście wszystko co się da. Później się sprzeda, bo zbieram teraz na zbroję chyba nową, z tego co kojarzę. Także potrzebujemy pieniążków, także wszystko idzie do kieszeni. Nic nie zostawiam, każda nawet najmniejsza pierdoła to zawsze jakaś sztuka złota, a to się przydaje. Także no, dobra, to teraz czyszczę dalej. Zbieram co jest i widzimy się za chwilkę. Okej, moi drodzy, jak widzicie, pan ogr tutaj pilnował dwóch skrzyneczek. Metalowy kufer i zwykły kufer znowuż. Całkiem dobry dropsik w tym widzę. Dużo itemów, także fajnie. To mi się podoba, jak widzę taką wysyp itemków. Zbieram oczywiście tutaj, co jest. Ciężka gałąź. Okej, całkiem ciekawy item. Nie kojarzę ciężkiej gałęzi, to pewnie wiecie. W sumie zobaczmy, jak wygląda ciężka gałąź. Nie, to szamański kostur. Ciężka gałąź, broń stworzona przez samą naturę. Zbyt ciężka, by dzierżyć ją jedną w jednej ręce. 50 siły, 25 obrażeń. Ciężka gałąź, czyli dwuręcznik jakiś taki podejrzanie dziwny. Spoko, spoko. Dobra, spadamy dalej. Tu będzie zadyma z goblinami po lewej stronie. Także już zaraz je stłukę. I jak zabijemy to stado goblinów, to już powinniśmy być na dobrej drodze do właśnie, no, do tego, po co przyszedłem. Ale teraz jeszcze szybko z goblinami się rozprawmy i może więc, tylko żebyśmy my nie spadli tam na dół, byłoby fajnie. Okej, jak widzicie, jestem przed wejściem tu od strony morza, od strony plaży i normalnie to zazwyczaj tędy się wchodzi właśnie do tych podziemi. Tu już goblinki żeśmy wyklepali, także możemy zająć się po prostu zbieraniem. Także zobaczycie dzisiaj na pewno fajnych różnych miejsc, sporo. Postaram się właśnie, no mam nadzieję, że uda mi się jak najwięcej tych skrzynek zebrać. No też wiadomo, że może być różnie, ale postaram się w sumie powinienem biegać po tych miejscach, w których mnie jeszcze nie było. Wtedy chyba by wyszło to najlepiej. No na pewno będziecie mieli wsparcie w postaci tej mapy, z której ja sam korzystam, więc nawet jeśli bym gdzieś nie pokazał wam wszystkich tych miejsc, to oczywiście możecie sami, bez problemu korzystając z mapy, dowiedzieć się, gdzie są skrzynki, no i wiadomo, korzystając z tego, kurczę, pozbierać sobie w waszej przygodzie. Na pewno warto, grając jakąkolwiek, jakimkolwiek buildem, zebrać te skrzynie, bo są w środku rzeczy dla każdego tak naprawdę. Dobrze jest to sobie zebrać, to mieć. My teraz co? Byśmy schowali może ósemeczkę, może zróbmy jakiś tutaj dobry save, bo to może się naprawdę różnie skończyć. Ta moja wizyta tam na dole. Niestety, boję się trochę, bo to są tam takie wredne stworki, które no nie są takie zbyt przyjemne do klepania. Ale ciężka skrzynia jest warta tego wysiłku, także spróbujemy. Dragrod zbieramy. Ziele królewskie jak najbardziej, kolejne fajne roślinki wpadają, słoneczne ziółko, raz, dwa, to na razie po prostu zwiedźmy sobie tutaj te boczki tej jaskini i za chwilę się władujemy prosto w paszczę potwora. Oczywiście siedzi tutaj gdzieś za chwilę, nawet nie jeden w sumie, kurczę, to też jest to. Goblińska jagoda kolejna też, warto zebrać, tutaj akurat po nią wszedłem na górę. No i co, powolutku w głąb, save róbmy, bo w każdej chwili może się odpalić to dziadostwo. W sumie jestem ciekaw, jakie mam duże szanse. No i moi drodzy, dokładnie tak, w oddali widać, że jest smok, a tam dalej jego kumpel. Także no, będzie zabawa. Są smoki. Smoki są na tyle wredne, że naprawdę, no, będzie się działo. Zmieniłbym sobie amunicję, gdybym mógł tylko do kuszy, ale widzę, że gierka niespecjalnie mi daje taką możliwość, jak klikam. Spróbuję to zrobić jakoś własnoręcznie. Czy mogę zmienić na bełty? Dziękuję, gro. Przyda się o wiele bardziej takim. No to co, w dupsko smoka i jedziemy! Dawaj go tam, Bezi. O kurde, ładny strzał, Bezi. Nieźle. Problem ze smokiem jest taki, że smok potrafi zionąć ogniem. Jak widzicie, latają, zioją ogniem i muzyka się włączyła taka, jakbyśmy się z turbobosem lali. No i to jest fakt, to jest prawda, ale jemy się z naprawdę potężnym przeciwnikiem, który stracił pół HP. Nie no, jednak ta kusza z zaostrzonymi bełtami to jest moc i siła. Dlatego granie wojownikiem to jest super sprawa. Ty kurde, co ty gadasz, że ustrzelę tego smoka, zanim on w ogóle mnie trafi, chociaż raz. Niesamowite to jest. Zaostrzone bełty są przegięte. O, trafił mnie, zadał mi naprawdę sporo obrażeń. Ale pierwszy smok padł, oczywiście. Ze smoka nic nie mogę wyciągnąć? Kurczę, niedobrze. Tak się zmarnowało ciałko. Nie może się zmarnować! O, smoku, dawaj nogi do góry! Co to za akcja chora? Halo! Nie, nie może tak być. Dawaj, będzie, biegniemy dalej. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Co jest? Oczywiście solidny metalowy kufer, który otwieramy, bo możemy. W nim nic w sumie fajnego.
Przemiana w cięstwora. Wow, super drop, naprawdę, dzięki dro. Ale ważniejsze te skarby, które możemy teraz dosięgnąć. No, i oczywiście pan pełzacz, który lewituje w powietrzu. Co się stało, panie pełzaczu? Spadłeś z góry chyba. Jakżebym cię bił. Oczywiście dużo pieniędzy, później jeszcze tu przejdziemy. No muzyka się odpaliła na pełnej, jak widzicie. Holo, bez przesady, przecież to nie walka z kurde, nie wiem z czym, no zwykły smonk po prostu. Dawaj go tam na łeb, wal, Belzi. Dawaj smonka w łeb, ja, kurde, odstrzyj mu skrzydła. A! Uciekaj za, kurde, skałkę, Belzi, szybciutko. Jak ci zionie ogniem, zara. E nie, ale w łeb smokowi jak przywalimy skórze, to jest super. Gorzej jak on skastuje sobie pełną opcję, pełną taką kulę ognia. To wtedy może być źle. Ja będę tańczył tutaj z nim w koło tego słupa. Kurde, co jest, nie trafiłem go? Co ty gadasz? Giereczko, trolujesz mnie. Wiecie, on strzela i ja strzelam, także ja jestem po prostu cwańszym cwaniaczkiem i dlatego wygrywam walkę. Ahaha, smoku, mam cię. Kurde, w sumie spróbowałbym sobie mieczem walnąć, tylko problem ze smokami właśnie jest ten, że one cały czas biją z magii, więc nawet jak podejdzie blisko, to mi pierdyknie po prostu skli ognia i mi ściągnie na strzała. Ten był leszczem, 500 expa, w ogóle 500 expa. Kurczę, no nie wiem, czy to jest miarodajne expa, ale dobrze. Mamy już dwa smoki z głowy. I moi drodzy, gdy zabijemy wszystkie smoki w grze, jest to takie jakby, może nie, że ukryte zadanie, ale dodatkowe zadanie, to taki fajny questik. Łowca smoków dodatkowy. W sumie nie wiem, ten quest nie jest jakiś taki, w sumie chyba tajny. Chciałem tak powiedzieć, ale raczej chyba każdy go zna i każdy o nim wie. Więc no. I stara skrzynia, moi drodzy. Też przy okazji oczywiście otwieramy. Jest stara skrzynia, ale przyszedłem tu po ciężką konkretniej. Kostur z ostrzem tym razem. I kolejne 8 ostrych bełtów. Świetnie, naprawdę. Bardziej się cieszę z tego bełtu niż z tego kosturka. No i ale wiecie, zbieram oczywiście, zbieram. Będzie, wiecie, 1000 zł. Piechotą to mi chodzi, znaczy kostur warty jest 1000, oczywiście za mniej. No i po to przyszliśmy. Ciężka skrzynia, moi drodzy. Ciężka skrzynia, w której mamy miecz dwuręczny z rudy, 20 tysięcy wartości. Magiczna ruda i nordmarska sztuka kowalstwa połączone w tym jednym wyjątkowym dwuręcznym mieczu. Naprawdę potężna kosa, gdybym walczył dwoma brońmi, dwoma broniami, to byśmy mogli tutaj naprawdę tym mieczem ostro posiekać przeciwników. Naprawdę potężna broń, no ale ciężka skrzynia zebrana. Jak widzicie, nie ma tutaj zbyt wiele już do zebrania. Chyba wszystko, co było warte naszego czasu tutaj, już jest w naszej kieszeni, także pora kontynuować i pora biec dalej. Także teraz ciężka skrzynia też jest tutaj w okolicy, ale jest w jaskini niedaleko, także będę musiał troszeczkę zboczyć z kursu, z tego co przynajmniej pamiętam, tam był ten... O, paczka z bronią tu leży, o kurczę, nawet dwie, haha, gdyby nie telekineza, prawdopodobnie bym ich nie zauważył. Okej, w takim razie po zebraniu tych paczek chyba mogę z czystym sumieniem już stąd uciec i nigdy tu nie wrócić. Także moi drodzy, teraz biegniemy do kolejnej ciężkiej skrzyni, widzimy się za moment. Okej, moi drodzy, kolejna ciężka skrzynia jest tutaj i no mapka chyba tak... No, jest dokładna co do tego miejsca, tylko że tutaj podpowiedź dla was, to nie jest przy Cape Dine, tylko właśnie w drodze do Montery, jak się biegnie. Tu jeszcze właśnie przy okazji metalowy kufer, którego wcześniej mogłem otworzyć, teraz sobie otworzyłem. Ciężka skrzynka, tu w ogóle leży tutaj pełno różnego dziadostwa, tylko chrząszczyki tutaj się zadomowiły bardzo mocno, no i ciężko im cokolwiek zabrać. Także tutaj widzicie, są chrząszczyki, sobie żyją. No i tutaj były też te, no, mrączne bestie, cięstwory, które żeśmy już wcześniej wyklepali. Także kolejna skrzyneczka, oczywiście byłaby nasza, gdyby nie to, że otworzyłem wcześniej. A teraz lecimy po kolejną. I chyba najszybciej będzie teraz do Fengardu skoczyć. Tam jest sporo tych skrzynek. Także widzimy się przy kolejnej. To jeszcze kamienna tablica, jakąś zjem ją na szybko. Impera stara wiedza. I teraz najlepszym teleportem do króla niekoniecznie. To by to trzeba przemyśleć, gdzie najlepiej będzie. Tylko ten, do świątyni niekoniecznie, nikt nie wie dokąd prowadzi, to chyba prędzej będzie ten, bo musimy się znaleźć jakby przed zamkiem. Więc to chyba będzie ten teleport, no i będziemy bili za chwilę orków, na to wychodzi. Ponieważ jednej ze skrzyń pilnują orkowie. Aha, ten nie przejdę sobie? O kurczę, dobra, to musimy jakoś wleźć jeszcze na górę i obskoczyć z drugiej strony. Bo chyba tutaj skrzyneczki żadnej nie ma, ale niestety jest tam po drugiej stronie od tego dziadostwa. Także no, widzimy się przy kolejnej powrocie. Okej, moi drodzy, zaczynamy oczywiście rozpierduchę z orkami, będzie ich tutaj dużo, także no, będę miał co robić. No także pobawię się tutaj. I pokażę wam zaraz, ta skrzynia jest troszeczkę dalej, także po prostu tutaj tych orków trzeba rozwalić najzwyczajniej w świecie, tak jak to robiliśmy w Dormarze. Rozpierduszka na całego, możemy oczywiście pozbierać sobie trochę tego towaru, bo z nich też tutaj drops będzie. Także no, lecimy.
Moi drodzy, zlikwiduj oblężenie orków wokół bariery, zrobiłem zadanie, przy okazji zabijając dowódcę, łatwiutko, kurde wiadomo. I w ten sposób też wytępiłem większość orków, która tutaj się znajdowała, aż teraz przyszła pora, żeby tutaj porabować i pozbierać z tych orków, co oczywiście było. Także, no co, 260 monet, piękna sprawa. Także zacznijmy rabunek od tego miejsca, chociaż widzę, że tu jeszcze jakiś ork siedzi. Także co, na początek zapis, bo za długo mi to szło po prostu, także saveik, no i lecimy. Okej, save zrobiony, możesz znaleźć. Także łatwo, łatwo oczywiście. Tutaj jeszcze jakiś jeden cwaniak został przy ognisku. To jest w ogóle ziomuś, który świetnie zrobił. O Jezu, co to za lagomusz i halo. Ziomuś, który zarąbiście zrobił, bo pobiegł, zostawił oczywiście swoich ziomeczków gdzieś w ogóle na pastwę losu, pobiegł gdzieś tam w stronę Ardei i zadowolony, nie? I teraz przyszedł sobie przy ognisku chillować, jak wszyscy jego kompani nie żyją. Dobry agent. Kuferki metalowe, orków pełno do zebrania. Sztaba magicznej rudy, lubię takie widoki w skrzyneczce. Także no, jest to zbierać, oczywiście no, złomu od cholery, tutaj z tymi orkami, w sumie powiem wam, że banalnie prosto jakoś szło, kurde, wydaje mi się, że serio, po tym Nordmarze, co żeśmy tam przeżyli, to ci orkowie to takie leszczyki się wydają, no ale w sumie też trzeba było się z nimi trochę namęczyć, no nie ukrywajmy, no ale ważne, że się udało. Zbieramy itemki szybciutko. To nie wiem, kurczę. O, tu jeszcze jakiś jeden cwaniak siedzi. Kolejny, kurde, co pobiegł i zostawił swoich ziemów na pastwę losów. Myślał, że mu się upiecze. O, nic tych rzeczy by kurde. Także no. Także co, zobaczymy się. Ja pozbieram tu itemy i zobaczymy się przy ciężkiej skrzyni, która jest tutaj w okolicy. Chyba będzie szybciej w ten sposób. O, kurde, ten to zginął, nawet chyba broń nie wyciągnął. Także nice. No, także co, widzimy się za momencik. No i moi drodzy, ciężka skrzynia kolejna, nieotwarta oczywiście, więc teraz będzie drops. Uwaga, uwaga. Tarcza runiczna, 22 tysiące, nieznane runy na tej tarczy, najlepiej świadczą o moim wieku, moi drodzy, to jest naprawdę już dobry drop, kurczę, bardzo mi się to podoba. Kolejna skrzyneczka, no wiadomo, wszystkich nie uda nam się raczej otworzyć dzisiaj, ale właśnie, te co teraz nam wpadną, na pewno nam pomogą, no wiadomo, że ten, stara skrzynia jeszcze do tego, że na przykład ta tarcza runiczna, no póki co to raczej nie dla nas jakby, no bo kurde, ja tu w te dwie kosy poszedłem i tyle, także cóż zrobić, muszę tutaj radzić sobie z tym, co mam. Dużo oczywiście ciężkich skrzyń tam na pustyni jeszcze jest w miejscach, do których jeszcze tak do końca nie mam dostępu. Ale oczywiście, no co, zbierzemy ile możemy, ile się tylko uda, jeszcze z tych orków jeszcze zgarnę co jest. No i co, kurczę, biegnę do kolejnej, nie ma na co czekać, nie ma co tracić czasu. Już wydaje mi się, że uzbierałem wszystko z tych orków, co się dało. Bardzo duże dropsy w ogóle z tych orków, to mi też się podoba, że sporo tutaj wpada. O, tu jeszcze coś było, wytrzymałości, jakieś mistura nawet. No, dobra, to tutaj chyba wsio. Teraz prawdopodobnie musimy wejść pod barierę, jakby tam, chyba u króla, z tego co kojarzę. Chociaż wydaje mi się, że tamte już zebrałem. I tutaj z tych ogrów, co mieszkają tutaj na górce, też już żeśmy zebrali. Bo tam jest jeszcze jedna skrzynka, ale możemy się przebiec. Wydaje mi się, że tutaj w Węgardzie już żeśmy zebrali skrzyneczki. Chociaż mógłbym wam pokazać, gdzie one są, kurde. Bo wtedy też będziecie wiedzieć. Ale dobra, biegnijmy po prostu tam, gdzie możliwe, że jeszcze mnie nie było. Okej, moi drodzy, i tu by była ciężka skrzynia kolejna, gdybyśmy chcieli ją znaleźć nad Węgardem. Dwie dodatkowe w Węgardzie to jest jedna tam w mieście i jedna u króla. Także też, no już nie chcę się tam za bardzo teleportować, znajdziecie je na chillku. Więc tutaj kolejny spory placek mamy już wyczyszczony. Zastanawiam się, gdzie byśmy mogli skoczyć, gdzie na pewno jeszcze skrzyneczki nie zebrałem. Okej, moi drodzy, przed nami kolejny cel podróży, a będzie to ta oto tutaj wieża. No i byliśmy chyba tutaj już kiedyś, lecz stąd uciekałem szybciutko, ponieważ no tutaj działy się wcześniej złe rzeczy i no dostałem szybkie wciry z tego co pamiętam, a będzie tutaj się działo bardzo wredne, paskudne bydle, które gdzieś już tutaj się czaić będzie zaraz za rogiem. Jest! Kolejny, moi drodzy, smok. Dzisiaj robimy polowanie na smoki razem z ciężkimi skrzyniami, także... przy okazji sobie kolejnego rozwalimy. Mam nadzieję, że... Oj, nie ma się za bardzo gdzie schować. Nie ma się za bardzo gdzie schować. Powinienem tutaj uważać. Mogę zginąć łatwo, naprawdę. Widzicie, ten smok. Jedno zionięcie i zrobił mi naprawdę solidne pierdyknięcie. O, kurde. Teraz się z której strony? Z lewej czy z prawej? Z lewej. Pyk, kurde. W łeb by było lepiej go bić. Dawaj go na łeb, bezi. Dobra, zjedź sobie tutaj. Niech próbuje. O kurde, ty cwany! Ma dłuższą szyję niż ten, niż je zasięg. Cwany. Ole ty! Ej, to było cheatowane, kurde, co to za jakiś
kroczki sobie chamskie robi. No, gin łobuzie, ładnie, ładnie. Kolejny smok padł, oczywiście nic z tego nie będziemy mieli, ale smoki, jak wiadomo, pilnują skarbów, więc będziemy mieli kolejne skarby. Chociażby tutaj skarb, srebrny kielich, jeszcze złotko, jeszcze więcej, mnóstwo złota, złote. Kufer, kolejny kuferek. Tu jakieś kolejne kusze, jakieś dupki, relki i metalowy kufer. Myślałem, że coś fajniejszego. To jeszcze nie ten kufer, po który przybyłem. To jeszcze magiczny korzeń i kolejne skrzyneczki. 5000 skrzynek, szkatułki. Jest tego. Naprawdę narobił sobie skrzynek ten, kurde, łobuz. Tu metalowy kufer. Proszę bardzo, raz. Jeszcze tutaj cyk, kolejny skarb i tutaj ciężka skrzynia, dokładnie tak, moi drodzy, kolejna ciężka skrzynia, a w niej projekt miecza runicznego, świetnie, świetnie, naprawdę super. Także już dostaliśmy pierwszy projekt dzisiaj, to jest naprawdę spoko, miecz runiczny, będziemy mogli stworzyć, czy ja już nie potrafię tworzyć takiego pięknego mieczyka, zaraz sprawdzimy. Miecz runiczny to jest oto taki miecz, plus 5 do ochrony, wykuty włosy Rękoma, plus 10, no taki sobie, powiedzmy, mieczyk. Nawet nie najgorszy, widać, że tutaj używamy sztaby czystej magicznej rudy, no dostajemy ochronę, warto jest 30, ale to jeszcze nie to, co bym chciał. Dragrod jak najbardziej, wezmę sobie tu, odpalę 7, bo tutaj można właśnie przegapić łatwo, jak widzicie, takie smaczki jak 2 dragroty, które dodadzą mi sił, nawet 3, przepraszam, zapomniałem, to jest chyba najfajniejsze miejsce, gdzie można zdobyć najwięcej tego. No i jak będę potrafił tworzyć mikstury stałe, to oczywiście będziemy mogli sobie strzelić z tego naprawdę sporo siły, więc warto zebrać wszystko. Wydaje mi się, że w tym miejscu to już wszystko. Skoczymy jeszcze, myślę, że po co najmniej 2 skrzyneczki. Kurczę, powiem wam, że naprawdę dużo czasu zajmuje. Już tutaj sporo siedzę z tymi orkami, walka z jajami, bardzo, bardzo dużo czasu, przez co no niestety, kurczę, no, będzie mniej, myślę, że tutaj tak na odcinku jakby, no, to szukanie ciężkich skrzyń jest naprawdę, o, szczaw klewskich, właśnie po niego też tu wchycałem, jest naprawdę bardzo czasochłonne. I też tak pokazałem wam parę tych miejsc, których już byliśmy. Chciałem wam, to po prostu wiecie, też chciałem wam pokazać, bo może nie wszyscy widzieli. Oczywiście, tak jak mówię, zostawiam wam mapę, jeśli byście chcieli zobaczyć to jak najbardziej. Możecie sami sobie tam oblukać, czy jakieś skrzynki wam brakuje, czy nie. Jest tam też lokalizacja wszelakich jakichś fajnych, takich różnych innych skrzynek i różnych zielsk, które są ważne. No ogólnie macie tam na tej mapie zaznaczone bardzo, bardzo wiele. A ja chciałem odpalić kolejnie znowuż mapę, bo będziemy niedługo gdzieś tu przy kolejnych skrzyneczkach. Mam nadzieję, że nie przegapię, bo nie pamiętam do końca, gdzie w tym miejscu kolejna będzie. Także no, możemy sobie tutaj zjechać na dół jakoś, tak może, żeby nie zginąć. Powolutku. O, schycamy. Zaraz oczywiście sobie przypomnę, gdzie ta skrzynka była. Tutaj to w ogóle jest ścieżka, którą nie powinniśmy jeszcze tak naprawdę iść, ale w sumie możemy się przejść. Chociaż tutaj chyba na tej ścieżce nic ciekawego jeszcze nie znajdziemy. Wszystko, co ciekawe, będzie tutaj później. O! Czekajcie, a jak podejdę teraz tutaj, to co się stanie? W sumie jestem ciekaw, czy tutaj będę mógł coś zrobić. Siema, siema, kamienny portal! Serio tutaj jest? Nawet jak nie jesteśmy na tym? Zobaczmy, co będzie powie. Jak podejdę? Nie mogę tego użyć. Nie mogę tego użyć. No nie możesz, gościu, bo to jest jeszcze długa droga przed nami, zanim to użyjesz. Znaczy długa, może nie aż tak długa, ale jeszcze. Znaczy w sumie to chyba nie użyję, bo ten. A czekajcie, czy jak wejdę, bo znowu się. O, właśnie kamerka trochę dziwnie poczuła. Bo ja jak po stronie Innosa chcę przejść giereczkę, to nie wiem, w sumie nie pamiętam. O, tutaj sobie śpić ten stworek taki luźny? O kurczę, no to dawaj, gościa, od razu walimy na łeb. Ja, kurde, cię stworzę. Słuchajcie, otwór też całkiem twardy jest, z bełtów jak do niego. O, ale sidestepy robi, skubaniec. Widzę, że już przygotowany byłeś na mnie. Już wiesz, jak się z Robinem bawić się stworzę, skubaniec. O kurde, liczyłem na to, że go tutaj przywalę do tej skały, która sobie tu stoi. O kurde, ty, jak tak dalej pójdzie, tu zginę. Nie może tak być. Bezi, cholera jasna, ty mi zginiesz tu. No bezi, co? Pierwsza dentka chyba dzisiaj. O kurde, no nie spodziewałem się, że się wywalę na cię stworzę. Ale widzieliście? Powinien go trafić ze 3 razy, a nie trafiłem za każdym razem, tak? Widać, że fergiereczka jest, no. O kurde, dobra, przy kamiennym portalu. Dobra, widzimy się po prostu przy kolejnej skrzyneczce. Jeszcze ze 2 jakbym zgarnął, to by było naprawdę super. Także lećmy, weźmy sobie, zbierzmy.
Zobaczymy, no ale cię ją stworzę, takie rzeczy, no nie, musimy, no w sumie ja też na pół HP bieram, Robino, weź no się tutaj łyknij ładnie, pięknie, no i teraz cię stworzą zabić, jak tak ten, strasznie mnie porobił, skubaniec, źle pancerza, no, także co, ja sobie wyklepę tutaj tego cię stworka, śpioszka, wstawaj kurde cię stworzę, nie ma spania, no, trzeba biegać, trzeba bić, także ten, wyklepę to sobie szybko, chyba że on znowu mnie wyklepie, ale to niemożliwe, ty, no i zobaczcie, no i 4 razy bym go już trafił, a skubany nie chce się dać, no, niedobrze. Zaraz tu wyjaśnimy sobie z tymi ciastworami co i jak. No i awans na kolejny poziom w końcu, moi drodzy, wbity, awansik jest zrobiony. I który to już poziom? 61! Naprawdę nie najgorzej to idzie, powiem wam, te levele lecą, lecą i lecą i to jest fajne. Oczywiście tutaj ta ścieżynka pełna expa, no pozbieramy sobie i jesteśmy właśnie kolejnego Goblinia Gody. Tak biegam, jeszcze tutaj sobie zbieram, bo no, widzicie też tutaj tego jest cholerstwa, też to czasu zajmuje. No dzisiaj tak kurczę, bardzo dużo eksploracji, bardzo dużo wszystkiego tutaj jest do ogarnięcia. Tu ogry kolejne jakieś do utłuczenia, także sobie szybciutko. O kurczę, nie trafiłem go, a to wredne bydle. Także będziemy musieli też tu wyjaśnić cwaniaczków. No i kierujemy się oczywiście cały czas do kolejnej ciężkiej skrzyneczki. Także co, no wezmę tutaj. No nie chcę was, widzicie, zanucać, bo to tak wygląda. Biję, klepę, leczę się, coś tam trafią, coś tam nie trafią. Jednak powiem wam, że orkowie przy innych przeciwnikach to jest pryszcz, to jest banalne, proste teraz walka. Takie na przykład ogry cały czas potrafią zajść za skórę. I teraz zostałem podwójnym ciosem jakimś, którego nawet nie byłem w stanie przewidzieć, także nieźle. Okej, okay, pięknie, rozpływacze, no jest to tego. Także zajmijmy się tematem jak trzeba. Okej, moi drodzy, a teraz polowanie na dinozaury. Oczywiście wyginęły, bo wszystkie wybił Bezi, więc musimy teraz to zrobić. One są paskudne, wredne i bardzo twarde, więc dwoma naraz bicie się może przyjść. Może przynieść nam zgubę. Zobaczymy, czy sobie poradzimy. Kurczę, powiem wam, że dobrze jest na razie. Odetniemy jednemu łeb, to z drugim już będzie prosto. 500 expa za takiego dinozaura. Całkiem niezły dinuś do wyklepania. Oczywiście skuba. No, dwa na raz, także jest. Z nich ząbki tylko, no niewiele jak na takie bestyjki, ale one tutaj pilnują małego obozowiska, w którym jest, no, metalowy kufer. Serio? Dlaczego nie ciężka skrzynia? Niestety, nie może być tak kolorowo. Dużo już wyklepałem takich obozowisk, ale niewiele to nam przynosi, no tylko towary dodatkowe, właśnie fajnie, bo tutaj sporo tego wpada, no i tak, no chciałem wam pokazać po prostu walkę z tymi potworami, bo to jest taki przeciwnik, którego się nie spotyka zbyt często, więc tak fajnie go po prostu zaprezentować. Tutaj oczywiście jesteśmy w okolicach Silden, więc no są też jacyś ludzie, a ciężka skrzynia, która tutaj jest, to jest ta chyba tutaj w tym tunelu wilczym, który znajduje się tutaj na górce. Oczywiście siedzą tu już sobie zwyczajnie coś tam roboty, ale no cóż, no, ochoczy niewolnicy tutaj siedzą. No a tak to by tutaj była skrzyneczka właśnie na końcu, już, a nie, to metalowy kufer. Ty, czekaj, to ja coś popitoliłem. A gdzieś tutaj w okolicy powinny być kuferki dosyć blisko siebie. I teraz, który jest który? Coś tak mi się kojarzy, ale gdzie one są w takim razie? Bo tutaj metalowy kufer? Wydawało mi się, że ten powinien być. Okej, okay. Trollololo tutaj sobie chodzi. O, to też go klepniemy za chwilę. Tylko chyba na trolla to jednak wolę sobie tutaj się troszeczkę wzmocnić przed walką z trollem. To może troll pilnuje tutaj skrzyneczki, której szukam? Nie pamiętam. Nawet dwa trolle są, także no, będzie wesoło. Szybko trolle wykończymy. Z obrotówy to jest moment w takiego trolla. No i właśnie tutaj powinny być dwie skrzynki. No a trolle też fajnie, bo skóra z trolla wpada. Więc dobrze jest wyklepać. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie zabiły. O, jest skrzyneczka, której szukałem. Dobrze, teraz będzie. Teraz wszystko jest jasne, ale powinny być tutaj dwie skrzynki. Wydawało mi się, że jedna jest w tym wilczym tunelu, więc jeszcze druga powinna być. Chyba że dwóch skrzynek pilnowały trzy trolle. To by był wtedy jackpocik ładnie ugrany. Ale wydaje mi się, że nie jest aż tak kolorowo. Metalowy kufer tu jest. I dwa dragroty kolejne. Także, moi drodzy, najwyższa pora, żebym w końcu nauczył się tworzyć te mikstury stałe. Bo to mi też dałoby sporego kopa, gdybym się nauczył. Także w sumie też by przydało się jakiegoś druida znaleźć, który by mnie nauczył mikstur przemiany. O, kurde ty! Ajajaj, ale się teraz dałem trolla. Trollowi trafić. Dawaj, trolu, gin. Myślałem, że już zginąłeś, a to jeszcze psikus. I jest ciężka skrzynia oczywiście. Tak, tej skrzyni szukałem. Kolejna nowa kusza. Zabójca nosorożców. 170 obrażeń, wartość 25500. Wedle źródeł kusza ta może powalić nosorożca zaledwie jednym strzałem. No i dużo
Bełtów dostaliśmy również do tej kuszy. Całkiem przyjemny drops. Oczywiście nowa kusza za chwilę wyląduje na naszych plecach. Tu jeszcze zbieram co jest, więc subcio, naprawdę fajnie, że nowy w końcu jakiś item. Tak oto wygląda ta kusza. No, różni się od tej, którą nosiliśmy do tej pory, także chociaż będzie widać, że coś się zmieniło. W końcu jakiś item, który nam się rzeczywiście przyda. I teraz jesteśmy tutaj w tym miejscu. Wiecie co, ja sobie zrobię save'a i spróbuję zobaczyć, gdzie jest ta kolejna skrzynka, bo tak szczerze właśnie coś dziwnie tutaj to wygląda, także zaraz zobaczymy, gdzie to jest. Za cholerstwo. Okej, moi drodzy, jak widzicie, słonko chyli się ku zachodowi, a w tle mamy przepiękne, oczywiście, wodospady Silden. Tutaj wszedłem na górę ze względu na to, że ta skrzynia powinna być gdzieś tutaj. Jak widzicie, znowuż są potwory. Także te na dole to nie były jedyne okazy, które biegają po okolicy. Tu jest kolejny potworek, także musimy się go pozbyć. No bo w okolicach tych tutaj potworów i tych ruin, które gdzieś tutaj są, powinna być kolejna ciężka skrzynia. Prawdopodobnie niestety ostatnia dzisiaj. Ale myślę, że ten exp i te doświadczenie właśnie, te wszystkie itemy, które zdobyliśmy jeszcze dodatkowo w tym odcinku, naprawdę mocno nam się przysłużą. Oczywiście myślę, że w kolejnych odcinkach będę kontynuował otwieranie ciężkich skrzyń, a co prawda właśnie, no, będę starał się robić to na przemian z jakimiś zadaniami i tak dalej, ale myślę, że to będzie spoko sprawa. I tu metalowy kuwerek, okej, pewnie, zbieramy. Po prostu fajnie by było to właśnie tak, wiecie, połączyć. No ale taki odcinek właśnie z expienia, ze zbierania też nam się przyda. W sumie to też, no, dodatkowo tutaj wspiera Beziego. No i ten kuferek gdzieś tutaj może być w okolicy. Tu jakaś jeszcze skrzyneczka. O, ile dziubów tam było, ale szczaw królewski też dobrze, też zbieramy. Gdzieś ten kuferek. Bardzo możliwe, że jest w tych ruinach tam dalej. Tu jakieś wilcy jeszcze. Nieźle. No i widzicie, i tak człowiek biega i kurczę, tyle rzeczy do ogarnięcia jest. O, jakiś czarny troll tam jest i zwykłe też są. Zaraz tam sprawdzimy, co się dzieje. Ale ekipa, w ogóle tutaj ścierwojadów pełno też. Wszystkie dziubdziuby. Także no, ale serio, Gothic jest taką fajną grą właśnie takiej luźnej eksploracji, takiego biegania, grania, ekspienia, szukania. To jest przewspaniałe. Właśnie tak jak dzisiaj, no na pewno wytnę sporo tego materiału. Tak naprawdę to nic nie jest ciekawego, ale osobiście ja uwielbiam właśnie coś takiego. Także mogę sobie eksplorować, mogę się bawić, to jest dla mnie, no, normalnie, uwielbiam. Dlatego bardzo też lubię Gothica, że mogę sobie tak po prostu biegać i się bawić. O kurde, bezi, no, bo tak to zginiemy za chwilkę, jak będziemy się tak bawić. Będą tutaj trolla, wyroluj troszeczkę, weź szybko sobie jakieś leczonko. Dobrze się kręcą, dobrego spinbota macie trolle. Wyłobuzy, ja mam lepszego. O kurde, o, bezi, dawaj, ładuj gościa. I teraz tego z tyłu, łobuza, tylko żeby mi tamten nie spadł gdzieś na dół, bo chciałbym z niego wyciągnąć itemki, przede wszystkim jego skórę. Nie wiem, czy przypadkiem tutaj ten czarny troll nie pilnuje tej skrzyneczki na górze, która powinna być, chociaż może mi się tylko wydaje, że tutaj jest skrzynia, ale nawet jeśli nie będzie tu skrzyni, to i tak zabicie tych troli tutaj to dobra sprawa i właśnie exp, dodatkowe itemki. Super. Tutaj parę kostków widzę. Straciło życie jakieś ludzie tu na górce. Ciekawe, czy trafili na te trolle co ja, czy jakieś z jakiejś innej przyczyny zostali trafieni, kurczę. Chociaż jeden wygląda, jakby miał kosztę nóż w żebra wbity, także średniałeczka trochę. Okej, i co? Tutaj niczego ciekawego? Zupełnie nic, co ty gadasz, giereczku? To jakaś ciężka skrzynia jest, mówiłem. Haha, dobrze czułem cię skrzyneczko nosem. Inkwizytor, moi drodzy. Wykorzystywany przez wyznawców Innosa podczas walki z niewiernymi. Siła 190, walka mieczem wymagana obrażenia, dostrza stówka, 30 maksymalnej siły życiowej, 27,5 tysiąca wartości. Także nareszcie kolejna ciężka skrzynia do kolekcji. Coś wspaniałego. Trole pokonane, skrzynia zebrana. To co? Może jeszcze na deser wskoczymy sobie tutaj do ruin. Zobaczymy, co w nich jest. No i widzicie, kończy nam się powoli dzień. Także żeśmy spędzili cały dzień na bieganiu i szukaniu ciężkich skrzynek. Znaleźliśmy również tonę expa, znaleźliśmy tonę różnych itemów, które warto będzie sprzedać i dzięki temu zarobimy solidny pieniądz, żeby móc kupić sobie nową zbroję, myślę, niedługo. No też widziałem wasze komentarze, że pisaliście, że Robino, ta zbroja nordmarska jest świetna, ale że mógłbyś sobie zmienić w sumie za jakiś czas tę zbroję na coś innego. Także no, na pewno pomyślę o tym, żeby tutaj coś
pozmieniać w wyglądzie naszego beziego. W sumie to też zawsze na plus jest, jak tak co jakiś czas sobie coś tam wymienię. Później też mi piszecie, że Robin, gdzie ty znalazłeś tą zbroję, ten miecz, tak dalej. Właśnie jak się coś zmieni w rynsztunku beziego, widocznie, jak widoczna jest ta zmiana tak po prostu na odcinku, to właśnie też tam piszecie, to później też tak fajnie zawsze jest jakieś, wiecie, poruszenie i można jakoś to fajnie tutaj później dalej pociągnąć. Także subcio, tutaj jakieś wilczki, no chciałbym zebrać te ziółka. Wiecie co zrobimy na początku kolejnego odcinka? Chyba skoczymy właśnie do jakiegoś druida, który nauczyłby mnie tworzenia mikstur przemian. I w ten sposób też myślę, że kolejny odcinek byłby na kokrzeniu naszego beziego. O, warg się trafił nawet. Kokrzeniu beziego, po prostu zrobimy sobie... Ty, bezi, jakbyś przestał breakdance'y strzelać, to byś może byś tutaj coś nieco powalczył z tymi wargami wrednymi. O, kurde, ty, bo pan warg tu się rozpędził bardzo. Dobra, uff, ale mnie pogryzły, prawie mnie zagryzły te wielce wredne, no. I to właśnie, to by był kolejny odcinek skokrzenia beziego, który by nam się przysłużył, no i właśnie później byśmy mieli o wiele prościej w tych wszystkich ruinach, które mamy zwiedzić. Okej, tutaj... Ja pierdykam, 4 cienie stworzyły się... Co? Niemożliwe! Nie pamiętam, żeby ich tutaj było aż tyle. O, się obudziły, bo nocne zwierzęta to są chyba. Jakbym pierdyknął z takiej błyskawicy, to ile w takiego cienie stwora zasadzę? Kurczę, sporo many zejdzie, a... Pierdyknięcie solidne, dobra, to mi się podoba. Problem w tym, że ten jeden tylko dostał pewnie taki damage, a reszta ma... A reszta jest nieruszona prawie. Kurczaki, skubańce to są naprawdę. To oczywiście podwójne ciosy z kosy zrobimy, zakręconego, beziego. Też powinno pójść. One odskakują, ale czasami się trafi z raz czy dwa, więc jest to legitne. Oczywiście cięstwory, nie wiem dlaczego, czasami mają jakby cheat goda jakiegoś pisanego i nie mogę ich trafić. Wkurzające to jest. Ale to po prostu wina hitboxów i tyle. Także nic tu złego. No, jak mnie przewrócą, to też mają problem. O kurde, jaki triple kill, bezi, coś ty zrobił, chłopie. Piękna sprawa. Dobre to było. Tutaj chyba nie będzie ciężkiej skrzyni już, ale ruiny zwiedzić warto, bo można zdobyć tu jakieś te ziółka. O, znowuż gitara wjechała jakaś tutaj solidna. Jesteśmy blisko wodospadów. Fajnie jakby zagrała nutka z wodospadów. Bardzo ją lubię, dlatego no, nie obraziłbym się. Fiolka, świetnie. Berło cienia? Co? Co? Berło cienia? To jest item do jakiegoś questa chyba. Oh shit, bro. To nieźle, spakowany w taki pakunek berło cienia. Nieźle. Takie tutaj leżące. Zapomniałem zupełnie w ogóle o czymś takim, że tutaj coś takiego jest. Okej. Okay. To też przy okazji właśnie warto. W sumie to jest jedna z wielu takich ruin w okolicy. O, jaki księżyc! Ale klimacik się zapodał, cwaniaki, księżyc, pięknie. A, bo on się pojawił ze względu na to, że widzicie, bo tam normalnie są góry, a jak przekręcam kamerkę, to tak ten się zmienia troszeczkę widoczność. Nice, no i jesteśmy blisko wodospadów. Halo, muzyczka z wodospadów, jakby zagrała, to bym się ucieszył. Ale gitara też fajna w sumie, także no, dobra, możemy sobie tu spaść na dół. No i w sumie tutaj to, no, wilki pewnie jakieś inne różne stworki są. Ogólnie przy wodospadach tutaj się kręci tego wszystkiego. O, zagra nutka nam ładna. Chyba zagra nam nutka ładna. Tak, są, jest nutka z wodospadów. Moja ulubiona nuta. Jedna z ulubionych w sumie. Ale lubię ją. Jakoś tak wprowadza taki błogi, miły stan. No i to co, jakie kurczę, zajęło mi nagrywanie tego bardzo długo, a nie będzie z tego wcale zbyt wiele. Mam nadzieję, że mimo to nie przeszkodziło wam to w miłym odbiorze tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Oczywiście postaram się, żeby były kolejne otwarcia. Udało nam się mniej więcej tutaj środkowe krainy fajnie, no już z tymi, co wcześniej otworzyłem, już fajnie tutaj w miarę wyczyścić. Zastanawiam się, gdzie by było jeszcze takie zatrzęsienie tych skrzynek. Wydaje mi się, że na pustyni byśmy mogli w kolejnym odcinku, czyli wydaje mi się, że najlepiej w kolejnym odcinku będzie nauczyć się właśnie alchemii i na pustyni pozbierać skrzynek, których jeszcze nie zebrałem. Dzięki temu, jak uzbieram na pustyni większość skrzynek, to wtedy zostaną mi prawdopodobnie takie tylko pojedyncze do wyzbierania, które będę wiedział już, gdzie mnie jeszcze nie było. Wybierzemy je i będzie wtedy, no, 100% zrobione skrzynek. Także wydaje mi się, że w kolejnym odcinku wrócimy na pustynne klimaty i nauczymy się w końcu tworzenia mikstur, bo mamy punktów nauki od groma prawie 100, więc trzeba coś z tym zrobić. Za dziś dzięki, łapkę w górę zostawcie, komentarz wasz bardzo mi pomoże na pewno. Możecie dać mi znać, gdzie wy uważacie, że jeszcze mnie nie było, a może być ciężka skrzynia, powiedzmy, że w Nordmarze i w krainach
magazynach centralnych, gdzie mogłem jeszcze przegapić skrzyneczkę jakąś. Jeśli śledzicie serię dokładnie, to myślę, że taki komentarz bardzo by mi się przydał i bardzo by mi pomógł, bo no, wydaje mi się, że tutaj gdzieś takie pojedyncze skrzynki jeszcze mogłem zostawić. Także jeśli wiecie, które to mogą być, to naprawdę bardzo, bardzo bym was prosił o pomoc. No i co? Suba z dzwonem, żebyście nie przegapili kolejnego fajnego odcinka i dzięki za dziś. Trzymajcie się, na razie, cześć!